Lecimy sobie, gramy z zawodnikiem 2279, no zacznę od ruchu D4 i po prostu zagram tego Londona tak na start, bo tutaj ludzie o niższym rankingu często się gubią. Okej, okay, A6, mm. no okej, okay. czekajcie jak to było, wydaje mi się, że skoczek E5 tu jest ruchem, no dobra, zagram tak. I czy teraz mogę zagrać G4. On zbije. Ja zbiję. On zbije skoczkiem. Wiecie co, podoba mi się. To nawet jeśli jest to poświęcenie pionka, to takie. agresywne. Natomiast on się przestraszył. Co mnie cieszy. No to teraz gram H4, bicie bicie. Okej. Okay. To teraz to jest chyba spoko dla mnie. Jak zagra tu, to ja biję. Jak zbije tu, to ja biję i grozi mu to. Więc chyba jest spoko. Dziękuję bardzo za dwa grosze. <laughs> więc, to jest pozycja, która może nie jest jakaś dla mnie wygrana, ale jest bardzo nieprzyjemna dla przeciwnika. Więc spoko, że w sumie tak siadło. No, grozi H5 i on ma bardzo trudną obronę przed tym. Wiem, bo po pierwsze uczyłem się tego, a po drugie kiedyś z Bortnikiem miałem podobną pozycję. Tylko ja grałem kolorem czarnym. Dziękuję za grosza. Zawsze jak na czeskomie przeciwnik. Okej, okay, tu. A co jak ja zagram H4 po prostu? On może chcieć zagrać tu. No ale ja to zbiję, on to zbije, ja tu. Nie no, to to jest. Wydaje mi się, że bzdetę zagrał. Znaczy czegoś nie dostrzegam, ale. No, mogę to zbić pionkiem. Być może nawet mogę to zbić gońcem. To bez sensu. Dobra, Tomeczku, skup się. Bicie skoczek E5. Ja biję tu. On bije tu. Ja w sumie mam wtedy Hetman D4. Ale on ma C5. Więc może zbije to gońcem. On zagra Skoczek E4, ja to zbiję, on to zbije. Ja mam Hetman D2. O. okej, okay. Wydaje mi się, że works. Oczywiście po tym mam F3, więc tego się nie boję. Bo po tym ja chcę zbić. I jak on zbije, to. Ja mogę zagrać Hetman D2 prawdopodobnie. I jest związanie. I jak on zagra skoczek A2, to ja mam C3. Ale czuję się mało skupiony, przyznam szczerze. Okej, okay, tu no to F3. Nie rozumiem za bardzo. Okej, okay, no skoczek G4, ale ja mogę to zbić i to mi się kontroluje. Hetman D3. Może Hetmanem zbiję? Albo nie, wierzą zbiję. Bo po Hetman H4 ją to... Tu... chociaż kurde. Nie no, Hetmanem. Zbiję Hetmanem. Okej, okay, nie brałem pod uwagę tego. Więc wrócę tu. Robię długą roszadę. No mam figurę więcej. Oczywiście mam trochę też problemy ze strukturą pionkową. I osłabionym królem, ale jego król też nie jest jakiś taki super, hiper mega, nie? Więc gram tu. Dobra, jakby się tu poprawić? Może tak, albo tak. Jakieś C4 i zbiję tego pionka. Może króla 1, wieża B1 w sumie. Okej, okay, Pio. Pionka oczywiście nie zdobędę. Tu. Kurczę, trudna poza. Może biciem. Albo tyb nawet. Tu. 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 Co tu się dzieje? Take. Okej, okay, teraz król chyba jest bezpieczny. Uff Jasny gwint Co tu się działo? To znowu zagram D4, póki co oddało. Chociaż może powinienem e 4 zagrać Zobaczymy. Okej, okay. to jest akurat górna. O, to jest jedna z tych linii, co akurat dość dobrze znam. Nie, już nie pamiętam. Czekajcie. A, tu. Dawno tego nie grałem, wiecie? Tu. Tu. I chyba wiesz, że D1 mogę zagrać. I teraz to nie grozi, bo wcześniej groziło. Teraz chyba tak. Hetmanem odchodzi na A5 i ja gram gońc C4. Okej, okay, po hetman F5. Wydaje mi się, że dobrym ruchem jest zagranie hetmana 4 więc tak zagram. I Potem z D3. Wygląda ok. Dobra. Tu. Ruszatka. No co? Końcówkę mogę grać. Wydaje mi się, że nie powinna być ona dla mnie zła. Szczególnie, że zagram H3. On straci jeden ruch, i teraz tak. Tu, 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 tu. Będę mieć gorszą końcówkę, więc raczej nie. Mogę też to wybić. Zagrać wierzę do 1 po prostu. Z planem, że ustawię kiedyś tutaj gońca. No trochę rzeczy się wymieniło. To jest specyfika tego wariantu, jak czarne grają dobrze. Tu. I teraz chyba b3. To no, nic się nie dzieje. <laughs> tu. Okej, okay, goniec d4. Jak on zbije, to ja zbiję, on zbiję, ja zbiję, on zbiję. Trochę mech. Dobra, to po prostu sobie chyba wrócę. A może podejdę królewiczem, chociaż nie, bo to może być podstawka. h 4 mogę zagrać, mogę też się cofnąć. Dobra, to bije. h 4 Trochę ekspansji. E3. A on chcę tu i tu. Może tak. A5, jak on zbije, to ja mam goniec E2. Nie ma jak tego bronić. Jak to oleje, no to ja po prostu zbiję, ewentualnie zagram H6. Okej, okay. to poprawię gońca. Po prostu. Tutaj po bronie czy teraz powinienem grać F4? A może szach po prostu? F3, E4. Bije, on bije, ja bije, i tutaj mogą być kłopoty. Dobra, to najpierw zacznę od ruchu C4. Dopiero jak on zejdzie z tej przekątnej, ten zagrał F3. Teraz tak. Koniec E3, bicie, bicie. Szczerze, to nie powinno być dla mnie kłopotliwe. Tu, 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 tu. Okej, okay, dobra, Jolo. Pionkówki są takie, że mogą iść w obie strony. O tym, czy ja chcę zagrać tu, czy chcę zagrać G4. Chyba G4, no normalniejsze. Okej, dobry ruch. Znalazł w sumie. Bije i gram tu. Panika. Ale ma sens. Wydaje mi się, że to, co robię, ma sens. Jak on zbije, ja biję, on zagra gdzieś, ja zagram B4. A po tym gram tu. Nie wiem, czy to jest wygrana wtedy, chyba nie. No ale i tak muszę tu zagrać A4 wtedy. W zależności gdzie odejść, ale wydaje mi się, że... Że mam tutaj szansę nawet na wygrywanie tego. Bo nie do końca wiem, gdzie on ma odejść. Chyba tu lub tu musi. Może A4 próbować. Bicie chyba przegrywa. On chyba musi A4 i wtedy ja tu wolę mieć Hetmana czy tu. Ta jeden short. Ale będę pchać tego pionka. Okej. Okay. No dobra, to jest remis w takim razie. Dobra. Niech będzie. Niech będzie. No taka partia... Wydaje mi się, że mogło to być bardzo... Mógł być to bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o, o dokładność. Gramy agresywnie. O kok. Ok. Yy, tu zagram. Tak. Tu. Jak D5, to chcę to zbić. Po tym gram zawsze C6. I tę księżniczkę gdzieś wyprowadzić muszę. żeby się tutaj nie udusiła. Okej, okay, no zazwyczaj to bije po prostu. Pionkiem odbił! Podstawi... Pionkiem odbił. Dobra, będzie to chyba figura za dwa pionki, jak dobrze liczę. Olipka gonie C5 i nie mam co zrobić za bardzo. Dobra, GG. No i to jestem właśnie ja. gram partie na poziomie tam wysokim, po czym podstawiam w jednym ruchu, nie? Gramy z tą palią, która też streamuje z Trinikatu i Topago? Nie. Okej, okay, skoczek F3. Może C6. Okej, okay, skoczek D2. Z tym nie jestem jakoś zaznajomiony. Więc zagram sobie A6. I tu pamiętam, że miałem jakiś kłopot kiedyś, że ktoś tego skoczka jakoś mądrze wykorzystał. To dobra, to na razie zagram koniec. F5 i muszę uważać na jakieś G4 kiedyś. Czyli jak on zagra tu, ona zagra tu i jakieś E3, to potem G4. Może być problemem, więc zagram H6. Może H6 od razu. Okej, okay. to chyba nie jest dokładne, bo mogę skuć, po prostu wrócić. I ona nie ma czwórki do przodu od razu. A ten pionek zawsze może być słaby i mogę go też podważać. Okej, okay, f4 i mo też to jest słaby ruch. Chyba, że po f6 ona chce g4 i f5 jakieś od razu, ale bez liczenia przyznam, że w to nie wierzę. Okej, okay, skoczek f3 natomiast, może jakiś koniec e 4 Albo, koniec gry, albo po prostu zbić. Koniec F3? Bije? To E4? No bo wydaje mi się, że kłopot jest taki, że po biciu ona by chciała zagrać E4, ale chyba nie zdąży. Bo ja mam koniec C5, koniec D4, Hetman B6. No gram. Gram tak, jak uważam za słuszne. No, i teraz te piąki są po prostu słabe. Hetman B6. Nie bardzo ma jak to bronić, imo. Jak zbiję, no to ja biję i dwa piąki i wiszą, i po biciu mam szacha. Skoczkiem musiałaby wrócić tutaj, i na to się zdecydowała. Ale nadal mogę to skuć i po biciu zagrać tu. Robię to. A jak zbiję Hetmanem z kolei, to chyba Hetman C7 i zdobywam pionka. Chociaż tam jeszcze to trzeba policzyć. Okok. Po tym mam bicie, nie? Chyba się nie muszę spieszyć z tym biciem, tak szczerze. Tu jeszcze mogę zagrać koniec B1. A nie, bo to skoczek tu nie wejdzie przecież, co ja robię. Co ja gadam? Co ja patrzę? Tu. Więc mamy pozycję z pionkiem więcej i mamy trochę więcej czasu. Grozi też w ogóle skoczek D3. I zdobywam kolejnego pionka. Oj, i tu już duże grube kłopoty. Byle tylko się tutaj jakoś nie poplątać losowo. Czy to działa? Nie, bo ona zbije tu. Prowadzę kolejną figurę. I skoczek E2 to wtedy mam to. Więc ona na spokojnie Tu nie mogę oczywiście, no to tu Wszystko mi się broni No ma jakieś sztuczki typu bicie Ja biję, ona bije, ja tu, ona bije tu Ale ja mam jakieś wieża E1 wtedy Więc jest luz <laughs> I teraz w ogóle wieża E1 jest silne Może ruch temu było silne też i wygrywało od razu Tak TBH Ale ten hetman tu mi w niczym nie szkodzi a jeszcze od kogoś jest H3 jakiś kiedyś Nie no tu wszystko jej wisi To tak w sumie No to nie działa dla przeciwniczki. Tu. I tu mam wszystko wygrywające, ale najprościej chyba wierzę jeden 1 po prostu. Albo bicie. Bo powierzę A1, jest jeszcze król H2. Więc po prostu to zbiję. I chyba też wygrywam. A może nie wygrywam tak prosto, jak myślałem? No dobra, Hetman F4 groży matem. Ej dobra, bo zaczynam grać trochę nie najlepiej. Plus jest taki, że no, grozi jej mat i trudno jest się przed tym obronić. Powierza Edwa daje szacha. Grozi też wymiana Hetmanów. No dobra, to jest win, ale, ale zagrałem to źle, tak wiecie. Z szachowego punktu widzenia, że za dużo czasu rozgminiałem Nad prostymi rzeczami. W sumie dalej to robię. Tu. Dobra, wymieniam. Raczej nie jest to optymalne. Jejku, ej, mogę tego nie wygrać. Co ja robię? Co za durna partia. Ja miałem wygraną na milion sposobów tu. A5 trzeba było grać. Dobra, gram A5. Czek. Czek. Tu? Panikuję. że Jarzem uczynił z tą pozycją? MAT! Znaczy, nie było Mata. Dobra, wygrałem. Jejku, co ja... Co to była za zła partia? Masakra, co ja za... Midnight Fox. Może bym zagrał. A nie, na, na słabszych będę grać D4. Mistrz Trwidę ze Szwecji. Ok, C6. Y, tu nie wiem, E3. Gram to na spokojnie. Mój plan, jak gram jabawę, zazwyczaj jest taki, żeby zagrać kilka pierwszych ruchów dość szybko. Po to, żeby przeciwnik się y, zestresował. Ok, H6. H6 to jest dobry ruch, więc zagram go z D3. Zbiję to pionkiem. Po tym ruchu zagram skoczek E5, żeby nie było skoczek H5. No i to jest taka poza typu. typu luzik. ok Roszada. No i teraz tak. Mogę zagrać Hetman tu. Mogę spróbować dojść do ruchu E4, aczkolwiek nie hmm. jestem pewien, czy to może być tu dobre. No dobra, to powinien być dobry ruszek. Ok, i on chce skoczek D7. Jak ja zagram tu, to on ma skoczek H5, to widzę. Więc zagram skoczek E2 po to, żeby to było bronione przez skoczka. I po ruchu skoczek d7 zastanawiam się, czy to ma rację by tu bicie. On ma skoczek f6, ja mam tu. Chyba nie ma. Dobra, biję więc. Po tym mam to. Więc on musiał wrócić sobie skoczkiem. Ale teraz może e4? <coughs> Mój plan będzie taki, że... Okej, okay, on to zbił. Ja to biję skoczkiem. Po e5 ja mogę chyba zbić. Okej, okay, on atakuje moje słabości. Co? Mogę zagrać tu. Mógłbym też tak poddymić i na przykład zagrać tak, i potem jakoś skoczek hapięć, ale to raczej nie będzie działało, więc obronię to. Jak on zagra tu, to ja nie wiem, wieża B1, wieża B7. A wydaje mi się, że po tym, tu, po tym, tu, no to to jest spoko, bo ja będę mógł gościa atakować. <laughs> Aczkolwiek ten London akurat nie poszedł po mojej myśli tak w 100%, niestety. Muszę przyznać. Więc będę się trochę bronił. Gram więc tu, bronię słabości, żeby nie miał łatwego grania. Okej, okay. no ale tu w sumie no mam dwie opcje. Mogę też zagrać E5. Dobra, gram E5, wiecie? Będę go próbował przyatakować trochę. Po C5. Zastanowię czy w ogóle na to reagować. Może po prostu skoczek H5, a tu? No dobra, gram tak, po C5, F4. Chyba. I po biciu w ogóle mogę wrócić tu. Centrum będzie zablokowane trochę, ale ja mam jakieś rzeczy typu F5. Skoczek F8? Mam F4. Skoczek F8 chyba bardzo słaby ruch. Aj po F5 on chyba chce to zbić, ale po F5, jak on to zbije, to ja mam wieża C1 wtrącenie. I on to zbije, ale ja biję tu. I wszystkie moje figury go będą atakować. Dobra, lecę w to. Święcę wszystkie pionki. Jakby co. Plan jest taki, że coś tutaj walne zdubluje się tu, będę atakować na F. <laughs> jak go zamatuję, to wygram, jak nie, no to przegram. Tego typu rzeczy. Tu atak na F7. I teraz, czy bicie tutaj działa? Znaczy, czy skoczek F6 działa? Jak on zbije, to ja tu... Mogę zagrać też wieża F6. Mogę zagrać Hetman G3. E6. Ej, chwila. Hetman G3. Z dalszym E6. Kurde, mam tyle dobrych ruchów. Może bicie, bicie. Tu. Dobra, muszę coś wybrać. Zagram tak. <tryk> tu. Atakuję na H6. Jakby co. Oj, klik. Ej. Lecę. Czek. Spodziewam się. Muszę wracać, bo nic lepszego nie wymyślę. Kurcze, i chyba się wybroni gość. Tu. Jestem pewien na 100%, że była tutaj wygrana dla mnie. Na milion procent. Teraz to już będę musiał poddymiać jakoś. Wierzę w on zawsze ma jakieś szachy, może E6. Dobra, E6, muszę próbować. Tu nie działa, tu nie działa, tu nie działa. Kurczę, no! Nic nie mogę zrobić, chyba. Wrócę, żeby pobronić. Ale tu już przechodzę do defensywy, niestety. Teraz to tylko szybkie rączki mogą mnie uratować, tak szczerze. Tu. No i podstawiłem. Może nie? Może on podstawił? Bo jak bije, ja bije, to mój pionek ucieka. Tu? Olera, to jest remis, niestety. Remis. Nic tu nie było, ale pech. Znaczy farta, ale jednocześnie pech. Ajajaj, aj, aj. bo patrzcie, bo ja myślałem, że jak ja zbiję tu i zapuszuję, że ja po prostu ucieknę i się zasłonię. Ale nie działa to, ponieważ on ma tego szachulca. Kurka wodna. Dobra. 3 z pięciu. Powinna odpalać się kolejna gierka. I znowu gramy z panią. Może E4 tym razem zagram. I gram 4. Tu można to bić. I to jest chyba nawet najlepsze, żeby zbić. Ale ja zrobię tak, tak i tak. <laughs> Nie może B5, bo bije. Tu. Okay. F6. Ciekawy ruch. I co dalej? Tak, zagram Hetman C2 na przykład. Albo H4? No czekajcie, H4 bicie, bicie na H7, tutaj, tutaj. Tu, tu. No to jest RISKI. Może nie ma co tak RISKI grać. <coughs> A może trzeba. Teraz tak, koniec H7, Król H7, Skoczek H5, Skoczek G5. Tu. Wydaje mi się, że działa. Okej, okay, no ale to chyba tak czy siak gram skoczek tu. No no chyba Hetman E8 może. No ale przynajmniej to wszystko mi się teraz broni, nie? No dobra, tylko co ja po tym chcę zagrać? To jest dobre pytanie. Czy ja chcę grać H5, żeby zagrać tu i tu? No ma to sens w sumie. H5, bicie, bicie. No nie widzę nic lepszego niż H5, co ciekawe. O nie! Podstawiłem przecież! No nie, pod... I to mi zbije i to mi zbije. Zapomniałem, że ona może to zbić. I jestem bez figury po prostu. Jasny gwint. Jestem. Ja pierdzielę. Tu zagram na mata. Zadziałało. Drodzy widzowie. Także wszystko było pod kontrolą. Wszystko było w tej partii pod kontrolą. Miałem wygraną pozycję. Po czym ją nie wiem. W ogóle tutaj H4 chyba jest dobrym ruchem. Z całkiem spoko ruchem. I goniec h 7 tu jest git. Tu. A i goniec G6. Trzeba było zacząć bo goniec G, od goniec G6. A ja zagrałem skoczek G5 i teraz hetman E8 jest silne. A H5 przegrywa. No. 21 ruchów! 22 ruchy i udało się z panią Aliną wygrać. Trzeba by było wygrać teraz i wtedy bym miał 5 z 7. To już jest spokojenie, tylko że no widzicie. No chyba takie coś, chłop. A 5. Wygląda logicznie. Proszada. Tutaj c6. Okej, okay, no skoczek d7, żeby tego dziada wymienić. To on zagra tu, no ale to jest jedna figura mniej. No to dla mnie powinno to być ok. Okej, okay, w sumie ciekawy ruch zagrał. Bo jak ja zbiję, on zbiję. ja tu, to on ma e4. Chociaż wtedy ja mam 4 Dobra, idę w to. Tu. No i z tym pionkiem mogą być docelowo kłopoty, ale w sumie on też musi na parę rzeczy uważać, bo ten król jest osłabiony teraz. Tu. No aha, ok, spoko, ale chyba mogę tak zagrać. Edman B2 C5. <laughs> Oczywiście stoję gorzej. Ale nie sądzę, żebym stał jakoś bardzo dużo gorzej. Czy mogę zagrać skoczek E5? Otóż nie. Więc zagram tu. Tu. No i chyba mam kontrę wystarczającą tak na moje oko. Wierzę C8. Po biciu raczej hetmanem odbiję. On nie ma wieża C1, co mnie cieszy. A nawet jakieś ruchy typu D4 mogą mieć tutaj rację bytu. Ewentualnie hetman C2, hetman E3. Ok. To tu, on F5. Probably. I on mi chce tego gończyka zamknąć. Jak zagram tu, on wieża C1. Czaje. Mogę też. Nie, tu nie mogę. Może tu. Tak po prostu. No innych pól za bardzo nie widzę. <laughs> Bo teraz jak on ruszy tu, to mogę wrócić. Nadal kontroluję tę linia, więc chyba jest OK. Więc gram tu. Skoczek D4. No ale no, nadal nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki problem. A, Hetmanem zbił jeszcze. Mam taki ruch i po biciu tu, ale się trochę osłabiam. Mogę to zbić, ale to wtedy stracę jakość. Dobra, robię coś, co jest albo bardzo głupie, albo bardzo mądre. Gram trochę na pułapkę. Jak zbiję i zbiję i zbiję, to mam wygraną. No dawaj, bij to. Ale kombos. Ale kombos, drodzy widzowie. Tu. Okej, okay, no. Bisi mu wierza. Odejdzie gdzieś hetmanem. Na E2 pewnie, ale wtedy ja mam hetman E4. Okej, okay, no tu. Tu. Bije on tu. Co innego mogę zagrać, żeby go tu nie wpuścić? No mogę zagrać F6. No ale dobra, no zbije. To też nie ma chyba co płakać jakoś bardzo. Zbije. Chciałem grać tak. I powolutku. Może tu? Grozi mu mat. Tu? Tu? No, i chyba mi się wszystko trzyma, i teraz po prostu podchodzę. Ok. Nie może tu, bo tu. Push. Chodzę. Tu. Tu. Po prostu go będę matować. Tu. Koczekał cztery. Grozi. Przecież tu nie ma mata, co ciekawe. No, nie, no ja jest mat. Okej, okay, już widzę mata. Przed krymą chyba nie ma obrony. Tu, tu, tu. Ale ładna partia, drodzy widzowie. Ale kombosa wykminiłem. Jasny gwint. No i co, i będzie czekał? Nice. Pokażę Wam, o co w nim chodziło, bo tam stałem gorzej. G5. To był taki ruszek, który był celowo pod tego kombosa. Widzicie? I on tu według mnie powinien zagrać skoczek F5. Ewentualnie zbić i zagrać skoczek F5. I, I chodzi o to, że w tej sytuacji ja nie mogłem zbić, bo jak on zbije, ja tu, on tu, no to po prostu straciłem jakość. Natomiast tu, 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 tu teraz. Musi się zasłonić i mój skoczek wchodzi tu. Naprawdę bardzo ładnie wyszło. I tu fajnie się ustabilizowałem i go nie puściłem. Eee, więc ładna partia. Ładna partia teraz widzowie. Game review. Zobaczmy jaki ranking mi czeską przydzieli. I jaką dokładność. No, 90% prawie. Ranking 2950. No dobra, spoko. Gramy z dolnikiem 2750 znowu kolorem czarnym niestety za znowu to samo będę grać? nudy c wrócę Ok, może goniec B4. Po biciu zbiję, i odbiję. Ewentualnie po prostu zagram Skoczek F6, tak na luzie. Albo nie no, Skoczek F6 powinno być spoko. Jak on zbije, to się zastanowię, czy, ale chyba figurami pobiję. Tak to wrócę. No nie wydaje mi się, że to jest jakaś zła poza dla mnie, jestem trochę <coughs> duszony, ale z drugiej strony nie musi to być jakieś bardzo złe. Zagram Hetman C7, może jakieś C5, może w ogóle długą roszadę zrobię i będę atakować po linii H. On mnie będzie puszować. No, z drugiej strony ten król tutaj też nie musi być jakoś super bezpieczny, ale chyba będzie bezpieczniejszy tu niż tam. A tutaj będę grać przez C5 zaraz. <coughs> oki. Oki doki. Do no, może to zbije? On zbije. Bierze D8. Potem C5. Ewentualnie mogę to też zostawić, tylko on dalej będzie mnie gniutł. Więc chyba to zbije. Zagram taki, jak tego typu rzeczy mogą grozić. Jakieś C5. Końce C5 też jest opcją. Dobra, końce C5 on tutaj. Jak konia 4. Trochę to dziwnie będzie wyglądać, ale przyznam szczerze, wydaje mi się, że ten skoczek tu będzie fajnie stał. Tylko, że po C5 on może być słaby. Ok, C5 tutaj, to on to skuje. Więc nie do końca widzę. Jak mam tutaj grać dalej? To mnie troszkę martwi. Może po prostu G5. To ja otworzę. Dobra, gram G5. W sumie taka ciekawa idea. Jak on zbije, to ja biję tutaj. Goniec F4 bije tu. Nie wiem. A jak nie zbija, no to przynajmniej się pozbyłem słabych pionków. <laughs> Ale to kuje. Tak czy siak, no to gońcem pewnie zbije. Teraz C5 nie ma sensu, bo tu. Goniec B4 nie, bo tracę figurę. Koczek A4. Tu. No, duszony jestem. Muszę jakoś te figury przerzucić. Zagram tak i tak. MD7. No kurde. Nie jestem zadowolony z tej pozycji. Edmund D7. Tu. On wróci gońcem i chyba wie, że F8 muszę. No, tak się bronię, ale. Dobry ruch znowu, no nie widzę nic lepszego, po prostu trzymam gardę pięści twarde i liczę na to, że on gdzieś tutaj sobie popsuje pozę, ale źle to wygląda. Czy jakieś F6, żeby choć trochę oddech złapać. <laughs> Bo F5, to, to on tu nie zareaguje, no F6 chyba muszę, żeby to zbić i powymieniać figury, no. Muszę tutaj dążyć do wymieniania figur. h 6 nic. Nie wiem. To tak, to tak. Jak wróci, no to przynajmniej w porównaniu do innych rzeczy zyskałem tempo. Nie jest to chyba dla niego jakaś prosta poza, bo długo myśli. G6 Nie, nie mogę kieszeć przecież. Bicie bicie G6. Albo to olać, tylko że on wejdzie na h7, no z drugiej strony nie widzę co mu to jakoś bardzo da. Dobra, gram tak. Po h7 po prostu ucieczka królem i będę chciać tego pionka zdobyć jakoś. Czym to bić? Gońcem czy pionkiem? Dobra, pionkiem. Króla na g7 ustawię zaraz. Albo nie ustawię, bo moje figury są źle ustawione. f5 on tu ma wygraną po jakimś skoczek, Czekaj jeszcze, prawda? Ojoj, co to za ruch? Sypię się. Może tu? Może tu? Oj, mat jakiś pewnie jest. Jasny gwini. Oj! No trochę szkoda. No ale to była bardzo zła pozycja od bardzo dawna, niestety. Dobra, GG. Ograł mnie. Tutaj myślę, że ani przez chwilę nie miałem jakiejś kiwki. Ok, 2700. Może agresywnie, E4. C6. Muszę sobie ten wariant powtórzyć, jak chcę grać E4, bo cały czas zapomniałem, jak się powinno to grać. Chyba mogę po prostu skuć. Uć. zagrać C3. Eee, no i co? Goniec E3. Może... czekajcie, a hetman na cztery? nie. No koniec E3, dobra, to nie może być zły ruch, tak powiem. Z tym pionkiem mogą być jakieś kłopoty. <laughs> Mam parę gońców, więc koniec D3 mi się nie podoba. Z drugiej strony jak zagram tu, on zagra skoczek C6, ja muszę stracić jeszcze jedno tempo. On wejdzie z kiedyś tu. Dobra, zrobię coś dziwnego. Poczekajcie, skoczek E7, tak? Ja mogę sobie wrócić, ale po skoczek G6 i tak jest strata pionka. No, chyba, że mam skoczek D4. Dobra, robię coś, co może być ryzykowne. Ale to zrobię. Po prostu po skoczek G6 zagram skoczek D4. To jest moja odpowiedź. Okej, tutaj skoczek D4. To on zbije. No nie wiem, to zagram wieża E1 chyba. Żeby pobić mieć to i to się broni. Ej skoczek F5. Gra zupełnie inaczej niż ja bym to rozgrywał tak szczerze, ale chyba gra lepiej niż ja bym to grał. I chyba po prostu stracę pionka w tej sytuacji. No dobra, to tylko pionek. <słuch> hmm. Może tak? Zresztą ma skoczek C4. No nie, bardzo zła partia póki co, w moim wykonaniu. Totalnie głupio pograłem. A najgorsze jest to, że nie mam żadnej kontr gry. Chciałbym na tym pionku jakoś, ale nie ma jak. Może tak i tak. Może to jest takie atakowanie, właśnie, że wystarczy jeden ruch i już po ataku. Tu, tu. No dobra, spróbuję tak, spróbuję tak. Może jakieś coś takiego, coś takiego, coś takiego. Nie może to działać. Tak szczerze? Ale coś muszę grać, nie? Jakieś tam małe kłopoty muszę mu próbować sprawiać. Tu? Może G4? <laughs> Przyblokuję. Ej, chwila, ale jakieś A4? Tylko Hetmana muszę. Chociaż A4 od razu? Może trochę za bardzo nie, nie, nie doceniłem swojej pozycji, która jest zła, ale może nie aż tak bardzo. Tu skoczek E4, to mam wieża F3 zawsze. No dobra. Bo B4 ja chcę to zbić. Skoczek E4 mam wieża F3. Oczywiście tak wiecie, niczym mu konkretnym nie grozę, ale. Tu. Skoczek E4 Hetman E3. I wisi mu to. Tak to może kiedyś tu wejdę. Take. O tym zbił. To dziwne. Mogę do hanowerskiej przejść. Mogę zagrać tu, ale on zagra tu. Dobra, zagram tu i potem zagram tu. No jakieś praktyczne problemy staram się sprawiać przeciwnikowi <laughs> po Hetman E5, zawsze mam G3. Tu, to tu. No kłopoty. Dobra, zrobię tak i powierzę, że to jeden wrócę. Mało czasu, strasznie, i to mnie. Takie rzeczy mogą wchodzić zaraz. Hetman E2. Hetman E1 w ogóle. Aha, i przegrywam. Nie! Wygrywam! Ale fart! Ale jajca! Po tym w ogóle Hetman D4 jeszcze, żeby obronić. Ale fart, widzowie. Tu. Oczywiście to jeszcze trzeba wygrać, bo te pionki mogą być problematyczne. Ale chyba mogę zagrać tu. Zagrać G5 i jest mat. <laughs> Ale głupia partia. Jasny gwint. <laughs> Okej, okay, i 2700 zawodnik. To co? Może znowu 4. A, drodzy sobie, <laughs> jestem w piku rankingowym. Dobra, gram B4. Czekajcie, bicie, bicie. Nie, no to mogę zbić chyba, tak? bo nie ma jakiegoś odejścia. C3. Może zagrać koniec A5, za ale to. Okej, okay? ja w ogóle miałem podobną pozycję dzisiaj. Więc zagram tak, jak grałem. Skoczek H6, skoczek A3. Skoczek F5, skoczek C2. Okej, okay, no skoczek E3 sobie zagram. No i tutaj najlepsze jest bicie pionkiem, z tego co pamiętam. Więc zbiję pionkiem. W tych wariantach najlepsze jest bicie pionkiem. Tam zbiłem gońcem, ale on nie zrobił roszady jeszcze. Okej, okay, no i teraz chyba mogę po prostu zbić i to powinna być dla mnie całkiem fajna poza. Jakieś E4. Jakiś koniec A3. Ale chyba E4 jest takie najbardziej logiczne. On nie ma E5 za bardzo, tak mi się wydaje. I rzeczy typu Hetman D3 zaraz mogą wchodzić. Ok, E5, ale co jeśli ja zbiję? On zbije, ja zbiję. No chyba, że on chce zbić gońcem. No ale. No dobra, nie do końca rozumiem. Bo po biciu gońcem znowu mogę tutaj myśleć, żeby bić i bić tu. Więc so, on chyba musi w ogóle wrócić. A jak wróci, to jakieś Hetman D3 Hetman D3, H6. <laughs> Okej, okay, no, chcę tu bić. Odejdę, on zbije. Ja tu. No on chyba na jakiegoś Maciusia chce tutaj zagrać. No muszę odejść, tak czy siak. Ale co jeśli... What if? Ja zagram tu, on zagra tu i ja zagram koniec A3. I wisi mu to. No dobra, robię to. Tu i tu. To mówi, to mówi. Goniec C3. No to musi być przegrana. To musi być na 100% przegrana poza dla niego. Gonie c3. Co ja wtedy chcę zrobić? No... b1? To ma hetman c7. A gonie c3. A policzmy forsownie. Tu, on tu. Ja... wrócę. I wiszą mu też dwa gońce. Bierza f7. Mogę tu... Takie najprostsze. Mogę zbić, zbić tu, tu i tu. Ale wydaje mi się, że nie ma co kombinować. Po tym jeszcze ma koniec E6, ta? Nie ma, bo ja to biję wtedy. I dostaję Maciusia. No dobra, może czegoś nie dostrzegam, przyznam szczerze, ale wydaje mi się, że jest ok. Wydaje mi się, że wygrywam. Okej, okay, no ma het maneuver. Ma też taki ruch. Może wierzę B1, tak na spokojnie. Żeby jeszcze nie deklarować niczego. Mam jakieś Hetman f 6 spodziewam się. h 2 5 Mogę tu? No nie bardzo. No dobra, chyba po prostu to zbiję. Będę grać tę pozę. Tu to A5 jeszcze ma. Kurczę, nie jest to takie proste, jak mi się wydawało, że może być. Dobra, gram tak. I tu po prostu wrócę. Niech sobie bije. Ja zawsze tego typu rzeczy mam. Okej, okay, on nie chce, więc zagram tu. Teraz tu. Do ataku. Tak, Może tu? To już nawet nie jest chyba wygrana, wiecie. Czek. Wrócę. Kurde no. Z nie dość mocno, niestety. Dobra, ratuje się jakoś tak. Oho. Oj, nie powinienem tak robić chyba. A, szkoda. A, GG, kurczę, no. Cholera, myślę, że miałem wygraną gdzieś. O, i gramy z Polakiem. Gramy z Andrzejem Krzywdą, o którym wyobraźcie sobie, nagrałem filmik. Dobra, gramy agresywnie. Mam nadzieję, że Andrzej nie ogląda moich filmów, bo będzie wiedział, co tutaj grać. Dobra, tak. W sumie mogę to zbić Hetmanem i chyba zbiję Hetmanem po prostu. Koniec. E2. O tym. C4. Po tym d5 tu. Mogę tak spróbować zagrać agresywnie. Po tym jak zbiję, przyjmę, zbiję, wycofam się na d7 i zagram e6. To, tego się nie boję. A grazi też jakieś bicie może. Oczywiście przeciwnik ma parę gońców, to jest jego atut, okej. Okay. W sumie tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. A co jak ja zbiję? Zbiję tu? Chyba nie będę mieć jakichś kłopotów. Tu skoczek C3 raczej, ale hetman C6. <laughs> Wydaje mi się, że mam po prostu piąka więcej, jeszcze jakiś goniec C5 i <laughs> zrobię to z tempem, dzięki czemu powinno być w porządku. Ok, goniec C5. Czyli ewidentnie chcę tutaj w ten sposób grać. Dobra, po tym jeszcze jest goniec H6, skoczek H5. Edmund G4. Hmm. Może jednak nie jest tak proste, jak myślałem, że może być. Mogę zagrać goniec D6, co ciekawe. O! Okej, okay. goniec D6 to może być dobry ruch. Bo teraz, jak zbiję. To ten. Okej, okay, tu. Goniec G5, ale ja odejdę sobie skoczkiem. No dobra. Mogą być dymy. Będę musiał się trochę pobronić. A w ogóle po goniec G5 może goniec E5 jest fajne. Aktywizacja mojego gońca. Goniec H6. Raczej się nie boję, przyznam szczerze. Bo niczym tutaj nie jestem zagrożony raczej. Okej, okay, skoczek tu. Ale czy ja nie mogę zbić pionka Tak po hamsku? Nie wiem, więc zbiję. I teraz chciałem wrócić po prostu. Na G6. Im więcej figur wymienia tym powinienem być większym gitem. Drodzy widzowie. No i teraz trzeba wprowadzać figury do gry. Więc wieża D8. Trochę pod związania podejdę. <coughs> Więc może A6 zagram. O! Trochę to jest risky, bo widzę, jak przeciwnik może mieć OK pozycję całkiem. Ale nie musi to być proste. Teraz powinien zbić. Natomiast tutaj przygotowałem skoczek E4 i chyba jest OK. To była taka pułapka, którą zastawiłem na Andrzeja. I Andrzej w nią wpadł widzowie. Więc teraz tu. Tu. OK, B5 chyba po prostu. Mogę też zagrać wieżę D7, tak na luzie. Żeby niczego tutaj nie, nie robić. Atakuję to, bronię to. Jeżeli, drodzy widzowie, ktoś z Was zastanawia się, czy na przykład w jakimś starszym wieku można wbijać wyższe rankingi, to możecie się zapoznać z historią Andrzeja Krzywdy. Nagrałem o nim filmik na YouTubie i zawsze szanuję takich, takie osobistości. Dobra, tu. Hetman C2 na wymiankę. Hetman D3 na wymiankę. Potem zagram wieża C2, żeby zbić pionka. Tu, tu, tu. Jak nastąpi wymiana Hetmanów, to jestem spoko. To, wprowadzam kolejną figurę. Nic mi tu chyba nie grozi. <laughs> Take. Teraz, jak nic nie podstawię, to wygram. No, taka, taka to jest poza, wyobraźcie sobie. Zagram tu Atakuję Trochę stoję w miejscu To, to nie jest za dobre H5 i G6 zagra Ten koniec mnie wkurza przyznam szczerze Tu H7 żeby nie było jakichś problemów Tu Tył. Ups Prawie podstawiłem wieżę Oho No i remis Podstawiłem wiecznego szacha Ja pierdziele O Okej okay, nie chciał Ciekawe może słusznie w sumie. Biorąc pod uwagę, jak ja to gram. Mało czasu, ale chyba jest okej. Okay. Chyba się udało. Chyba po prostu pcham te pionki. Tu, tu, tu. Teraz to w ogóle mogę dorobić i jest wygrana, ale mogę też. Uff. Dobrze. 7 z 11, 7 z 11, ale tak. Ale tak w kontrowersyjny sposób w ostatniej partii, tak szczerze. Dobra, wygrał w ogóle pan z Korei, a ja jestem 60! Top 60 na świecie w tym momencie, drodzy widzowie.